W walkach półfinałowych międzynarodowego turnieju Mina Feliksa Sztama rozmawiamy z trenerem kadry narodowej kobiet, panem Pawłem Pasiakiem, i tak mam prośbę o takie na gorąco, jak najszybszą ocenę tego, co widzieliśmy w ringu. Boksowały dzisiaj trzy nasze zawodniczki. W pierwszej serii boksowała Sandra Drabik. Później zobaczyliśmy w ringu Karolinę Graczyk i przed momentem Lidię Fidorę. Jak pan ocenia ich występy? Tu już kibice wiedzą, że niestety zwycięstwo odniosła tylko Lidia. Zaczynając może od występu Sandry Drabik. Tutaj troszeczkę, myślę, na samym początku Sandra przespała pierwszą i drugą rundę. W drugiej, w trzeciej rundzie już zaczęła boksować, podkręciła tempo, ale myślę, że nie dziwię się troszeczkę tutaj tym moim zawodniczkom, ponieważ one bardzo dawno nigdzie nie boksowały na międzynarodowym turnieju. One ostatnie walki toczyły na Mistrzostwach Polski z zawodniczkami, można powiedzieć, troszeczkę o klasę niższymi od tych przeciwniczek, które tutaj są. I myślę, że ta długa przerwa naprawdę tutaj mocno wpłynęła na postawę tych moich zawodniczek. Myślę, że tutaj Sandra pokazała serce do walki troszeczkę. Myślę, że za bardzo nerwowo do tego podeszła. W niektórych sprawach zaczęła się gubić, ale myślę, że obraz tej walki na pewno będziemy razem analizowali. Będziemy przynajmniej starali się te wszystkie elementy, które jej przeszkadzają, wyeliminować i popracować nad elementami, które jej przeszkadzają w tym boksowaniu. O, to jest kimbokserka, ona wywodzi się z kimboksingu i tutaj podstawowe błędy popełnia, które jej naprawdę przeszkadzają w boksie, ale wiem, że postawiła tylko na boks w tej chwili i bierzemy się ostro do pracy. Każdy dzień nam teraz ucieka. Wiadomo, świat idzie bardzo mocno do przodu, ale myślę, że Sandra jest zawodniczką jeszcze bardzo plastyczną, można jeszcze wiele ją nauczyć. Jeżeli chodzi o wagę 60 kg, Karolina Graczyk, no tutaj trudno komentować mi tą walkę, gdyż jej przeciwniczka była z nami na zgrupowaniu w Cetniewie. Tutaj specjalnie nie puszczałem Karoliny z nią na sparingi, żeby ta zawodniczka nie przeczytała naszej Karoliny i nam to się udało i tutaj pokazała, że do drugiej rundy prowadziła 3 punktami. Myślę, że decyzja lekarza była co najmniej przedwczesna. Moim zdaniem powinien najpierw ją wysłać do narożnika, pan doktor. No, zadecydował, wiadomo, lekarz jest od tego, żeby dbać o zdrowie zawodniczek. Ja nie będę z tym dyskutował, ale myślę, że tutaj co najmniej była pana doktora obsługującego tą imprezę decyzja przedwczesna. No, myślę, że troszeczkę skrzywdził Karolinę, ale no mówię, tutaj z decyzją się nie dyskutuje. Jeżeli chodzi o wagę 75 kg, myślę, że Lidka za bardzo nerwowo podeszła do tej walki. Też miała zawodniczkę bardzo niewygodną, ale to nie była żadna zawodniczka wysokiej klasy, ani żaden technik. Lidka po prostu, myślę, że wzięła na barki całą drużynę i ambitnie bardziej podeszła i myślę, że tu bardziej chciała się pobić z tą zawodniczką niż tutaj poboksować. O, też z Lidką mamy dużo pracy, ponieważ tutaj staramy się, Lidka uwielbia pół dystans, preferuje walkę w pół dystansie, niestety od swoich przeciwniczek jest zawsze dużo niższa o głowę, tutaj sam pół dystans nie wystarczy, ona musi zacząć boksować prostymi ciosami, przynajmniej przygotowywać każdy atak ciosem prostym i myślę, że tu już zaczyna powolutku jej to wychodzić. To jest moja pierwsza impreza z tymi dziewczynami. Myślę, że będziemy na spokojnie, usiądziemy sobie, przeanalizujemy te wszystkie występy tych naszych kadrowiczek i będziemy pracowali na pewno nad pewnymi elementami, gdyż ta kadra narodowa to są zawodniczki bardzo mocne psychicznie, mocne fizycznie, czego im brakuje. Myślę, że mają wszystkie z nich pewne braki w wyszkoleniu technicznym, które przeszkadzają im boksować, nie odnajdują się w pewnych sytuacjach. I myślę, że tu już z niektórymi zawodniczkami dużo na ten temat rozmawialiśmy, dużo pracujemy. Zawodniczki robią postępy, poprawiają te elementy, co bardzo cieszy. Nie są zawodniczkami zamkniętymi w jakiś pewien szablon i myślę, że tutaj uda się nam naprawdę jeszcze z tych zawodniczek wykrzesać dużo, jeszcze dużo nauczyć, pomimo ich wieku już i stażu w boksie. Wspominał pan o tym, że pewnym mankamentem jest to, że one toczą bardzo mało walk. Szczególnie mało walk ostatnio toczą za granicą. W zasadzie ostatnia impreza zagraniczna, międzynarodowa, w której startowały, to był turniej w Nikołajewie na Ukrainie. Później długo, długo nic. Dopiero mamy turniej imienia Feliksa Sztama. Co
pan zamierza zmienić w tej kwestii, ażeby tych startów, tych kontaktów międzynarodowych było więcej? Tu w kuluarach rozmawiałem z zawodniczkami, które wspominały, że zapowiadają się jakieś starty, mecze międzypaństwowe. Może pan już w tej chwili coś na ten temat powiedzieć? Ostatnią decyzją Ministerstwa Sportu zostaliśmy troszeczkę bardzo ograniczeni środkami finansowymi. I tutaj ja mogę mieć bardzo dużo życzeń i chęci na wyjazdy, ale niestety finansowo jesteśmy tak ograniczeni, a ja muszę niestety te środkami tymi tak dysponować, żeby wystarczyło mi na start przynajmniej całej drużyny. Chciałbym, żeby wystartowała cały skład, żeby wystartował na głównej imprezie na Mistrzostwach Unii Europejskiej. Jestem w dobrych kontaktach, myślę, z niektórymi krajami, którzy chętnie nas zaproszą na pobyt, będziemy mieli nas na koszt naszych tych krajów, które chcą nas zaprosić, i tutaj w tej chwili szykuje się nam wyjazd do Hamburga za 2 tygodnie, tam mecz z reprezentacją Niemiec, chyba nawet 2 składy wystąpią i reprezentacją Węgier. Później wracamy, tydzień oddechu, planujemy wyjazd do Włoch na 10 dni na zgrupowanie, zakończony meczem z reprezentacją Włoch, później zgrupowanie w Wiśle i wyjazd na Unię Europejską. I to na razie mamy taki plan. Niektóre zawodniczki startowały tutaj z klubów za granicą, miały jakieś tam starty krajowe, zagraniczne. No na pewno tych startów jest bardzo mało i tutaj jeżeli my myślimy w ogóle o jakichkolwiek przygotowaniach przynajmniej do kwalifikacji olimpijskich, to tych startów musi być coraz więcej. Tutaj same zgrupowania niestety nic nie dają, jeżeli chodzi o rozwój tych zawodniczek, ponieważ zawodniczki się bardzo dobrze znają. I tutaj walki sparingowe toczone z koleżankami nie dają ani obrazu, w jakim miejscu się znajdujemy dzisiaj, ani nie są wymierne, jeżeli chodzi o efekt szkoleniowy, ponieważ każda może jedna drugą może przewidzieć i tutaj to jest bardzo takie może deprymujące później, kiedy ona spotyka się z przeciwniczką z zagranicy, która boksuje, jest bardziej lepiej wyszkolona technicznie, może więcej potrafi. Ma inny styl, ale myślę, że tutaj uda się nam w tej chwili, z nami w Cetniewie przed tym turniejem była reprezentacja Azerbejdżanu. Kilka dziewczyn chętnie z nami będą chcieli współpracować, to są Ukrainki z azerskim paszportem. Myślę, że teraz przynajmniej z tymi ościennymi naszymi sąsiadami będziemy blisko współpracować, ponieważ każdy kraj teraz goni do tego Rio. Bardzo dynamicznie rozwija się Brazylia, ona będzie gospodarzem. Widzę, że tutaj zawodniczki są już bardzo mocne. No, już nie mówię o tym wschodnim bloku, gdzie tutaj Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, to są już zawodniczki bardzo wysokiej klasy. I myślę, że tutaj będę stawiał nacisk na to, żebyśmy z nimi częściej się spotykali. W którymś z wywiadów powiedział pan, że na Mistrzostwach Polski w Lublinie spotka pan się z Karoliną Michalczuk i będziecie sobie mieli dużo do powiedzenia. Rozumiem, że ta rozmowa miała miejsce. Karolina tu i ówdzie w różnych wywiadach wyrażała swoją gotowość do współpracy z kadrą. Pan mówił w innych wywiadach, że na pewno znajdziecie czas na taką rozmowę. Czy ta rozmowa miała miejsce i jakie są jej skutki? Tak, rozmawiałem z Karoliną Michalczuk. Wiem, że jest gotowa i chce reprezentować dalej Polskę. W tej chwili wróciła do wagi 54 kg, do swojej starej wagi i na razie rozmowa stanęła i moja decyzja, decyzja jaką podjąłem, to jest taka, że Karolina Michalczuk prawdopodobnie wystąpi w wadze 54 na Mistrzostwach Unii Europejskiej. W tej chwili nie ma mocniejszej od niej zawodniczki, a jest, nie ukrywajmy się, jest pretendentką do medalu na tej imprezie, jest dalej bardzo mocną zawodniczką. Trenuje na razie w klubie. Myślę, że tutaj w czerwcu przed Unią pojawi się na zgrupowaniu. Podjąłem taką decyzję, żeby przygotowywała się ze swoim trenerem w klubie na razie. I na pewno myślę, że na 99% na dzień dzisiejszy Karolina Michalczuk wystąpi w 54 na Mistrzostwach Unii Europejskiej. Po 12 latach prowadzenia kadry przez Leszka Piotrowskiego nastąpiła ta wielka zmiana i objęcie przez pana tej funkcji. Nie czuje pan pewnego ciężaru związanego z tymi sukcesami, z tymi medalami, do których współautorem był trener Piotrowski. Jak pan, podejmując się tego zadania, się czuje? Ma pan już pewne doświadczenie z pracy z tą kadrą? Jest pan w stanie kontynuować tą dobrą pasę? Ja zdaję sobie sprawę, co wziąłem na barki po panu Piotrowskim. Znam jego wynik doskonale i
Mnie to nie deprymuje, mnie to motywuje bardziej do pracy. Myślę, że chciałbym przynajmniej jemu dorównać wynikami. A jeżeli udałoby się uzyskać dla mnie lepszy wynik, to myślę, że on też będzie z tego bardzo zadowolony, że praca, którą on włożył, serce i swój czas przez tyle lat prowadzenia tej kadry, to przynajmniej jego nie zawiodę i nie zawiodę dziewczyn. Dla mnie jest najważniejsze w tej chwili to, żeby tych dziewczyn nie zawieść, nie zawieść ludzi, którzy budowali tę kadrę przez tyle lat. No i ja nie czuję jakiejś presji, Dla mnie to jest, jestem pełen zapału do pracy, bardzo z tymi dziewczynami chętnie pracuję, ponieważ ja z nimi myślę, że już udaje mi się z nimi znaleźć wspólny język. Dla mnie najważniejsze, żeby tę kadrę scalić, żeby to była drużyna i najważniejszy jest wspólny język, żebym ja potrafił z każdą zawodniczką znaleźć wspólny język i myślę tutaj i to będzie na pewno, będzie ułatwiało mi pracę i mówię, wiem co zrobił mój poprzednik, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale mówię, mnie to nie deprymuje, nie gasi moich zapałów, a wręcz motywuje bardziej do pracy. Ma pan w kadrze znakomite pięściarki, medalistki Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Z drugiej strony dojrzewają talenty młodych dziewcząt. We Władysławowie przeżywaliśmy piękne chwile, gdzie juniorki i kadetki zdobywały medale. Jak wygląda pana współpraca z panem Markiem Węgierskim, z innymi trenerami? Czy zna pan te dziewczyny, obserwuje pan je pod kątem już ewentualnej przydatności w niedalekiej być może przyszłości w kadrze? Hanna Solecka, juniorka, jest wicemistrzynią Polski. Jeżeli chodzi o tą młodą kadrę, to z panem Markiem Węgierskim współpracujemy już kilka lat. Pan Marek Węgierski mnie kiedyś powołał do kadry juniorskiej, pracowałem z nim, byłem z nim na Mistrzostwach Europy na kilku turniejach. Tutaj myślę, że bardzo dobrze się dogadujemy, mamy wspólny język. Znam te wszystkie zawodniczki, ponieważ kiedy ja pracowałem w kadrze juniorskiej, te zawodniczki już były kadetkami. Znam je bardzo dobrze, obserwuję je i czuję już oddech na plecach tych młodych dziewczyn, ponieważ one są pełne takiej chęci, żeby te nasze starsze dziewczyny przegonić, żeby wygryźć ich z miejsca. Nasze kadrowiczki zdają sobie z tego doskonale sprawę, że już one depczą im po piętach i że tutaj naprawdę już za rok nie będzie łatwo, ponieważ już niektóre zawodniczki pokazały, że toczą bardzo wyrównane walki sparingowe z seniorkami. Wiadomo, że jeszcze ten rozwój ich psychofizyczny nie pozwala na to, żeby te walki wygrywać może. Ale już one pokazały, że są naprawdę bardzo dobrze wyszkolone technicznie. Mówię, ta kadra juniorska, którą teraz pan Marek Węgierski prowadzi wspólnie z trenerami klubowymi, to są zawodniczki z całego kraju, ale to są zawodniczki już naprawdę z wielkim potencjałem i z wielkimi umiejętnościami. Także tutaj naprawdę dziewczyny będą miały duży orzech do zgryzienia, jeżeli będą chciały, żeby te młode nie zajęły ich miejsca. Tak, to jest dobry moment na to, żeby zakończyć tą rozmowę optymistycznym akcentem i z drugiej strony życzyć panu szczęścia jutro. Będzie pan w narożniku Lidii Fidury i my również będziemy trzymali kciuki za to, żeby Lidia po raz czwarty wygrała turniej Feliksa Stama. Także raz jeszcze dziękujemy za rozmowę i życzymy szczęścia, powodzenia jutro w finałach, które będą transmitowane przez Telewizję Polsat. Dziękuję bardzo.